Ja bym się z Wami chciał podzielić takim tematem. Chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj trochę na temat terapii. Ponieważ ten temat jest mało rozumiany przez ludzi, jest bardzo dużo wykrzywień, niejasności. Ja bym dzisiaj chciała poprostować pewne rzeczy, obalić pewnego rodzaju też mity związane z tym tematem. Jak niektórzy wiecie, niektórzy może nie, ja jakieś 3 lata temu zapisałem się, zgłosiłam do Artura na taki system terapeutyczny. I z tego, co mi wiadomo, jestem na ten moment jedyną osobą w Kościele, która przeszła cały ten proces i się nie zerwała w trakcie, więc jestem dość wiarygodną postacią, jeśli chodzi o ten temat. Więc chcę Wam powiedzieć na początku jeszcze jedną rzecz. Ja Wam nie będę dokładnie opowiadać o tym, jak przebiegała ta terapia, ile czasu trwała, co my tam dokładnie omawialiśmy i tak dalej, bo każdy człowiek jest inny i przychodzi z inną sytuacją, z innym problemem. Ale są pewne takie ogólne wytyczne, pewne klucze, które się sprawdzą i ja bym dzisiaj Wam chciała jakby podać takie te główne zasady związane z terapią. I przy okazji będę właśnie obalać mity. Ja sobie tutaj na karteczce wynotowałam takie moje hity, czyli takie niepełne bądź w ogóle fałszywe informacje, które gdzieś do mnie dotarły, rozmawiając z ludźmi w sposób bezpośredni albo pośredni. I oczywiście będę za każdym razem podawać swój przykład jako taki punkt odniesienia, tak, jeśli chodzi o te kwestie. Pierwszy hit jest taki. To, że długo chodzisz z Bogiem, wyklucza potrzebę pójścia na terapię. I od razu chcę to obalić, że to nie jest prawda. Oczywiście idealnie by było, gdyby każdy z narodzonych na nowo ludzi sam praktykował te prawdy, przyjmował przez wiarę i tak dalej, i wychodzi z różnego rodzaju zaburzeń. Niestety, jak sami wiecie, w życiu bywa różnie i nie zawsze człowiek jest w stanie sam powychodzić z różnych problemów. I ja byłam takim właśnie przypadkiem. Ja zobaczyłam bardzo głębokie rany w swoim życiu, bardzo dużo takich zburzonych elementów, oburzonych przez diabła w moim życiu. Ja wiedziałam, że nie jestem w stanie odbudować tych elementów, nie jestem w stanie sama powychodzić z tego różnego rodzaju traum i ran, które życie mi zadało. Stąd ta potrzeba terapii. Wiecie, kiedy ja się zgłosiłam do Artura, ja chodziłam już prawie 20 lat z Bogiem. Więc staż tutaj nie ma nic, wiecie, do rzeczy. To jest kwestia tak naprawdę twojej osobistej potrzeby. Ja zobaczyłam, że pomimo tego, że korzystałam z Bożych praw zgodnie z moim poznaniem, z moją wiarą na tamten czas, to pewne rzeczy w moim życiu były poukładane i widziałam wzrost i widziałam rozwój. Natomiast pewne przestrzenie stały w miejscu, a niektóre wręcz ściągały mnie w dół. Więc ja sobie zrobiłam taki prosty rekonesans i zobaczyłam, ok, po prostu potrzebuję pomocy, ponieważ sama nie jestem w stanie powychodzić z tego typu problemów. Tak? Także od razu obalam pierwszy mit. Staż w Bogu nie wyklucza potrzeby terapii. Z drugiej strony oczywiście też, żebyście dobrze zrozumieli, nie każdy przypadek jest terapeutyczny. To jest bardzo indywidualna sprawa. I drugi temat jest ten powiązany, który też krąży. Ogólnie w ogóle w kościołach, to, że wstyd pójść na terapię, jeśli już jest się człowiekiem służby, głównie chodzi tutaj o takich usługujących publicznych. I też od razu to obalam, dlatego że ja w momencie, kiedy przyszłam do Artura, już chodziłam 2 albo 3 lata do Kościoła Mocy i byłam człowiekiem funkcyjnym, wiecie, ja prowadziłam grupę domową, więc też miałam kontakt z ludźmi i na jakimś tam etapie też duszpasterstwo usługiwałam, ale potrzebowałam tej terapii. Więc wiecie, to nie jest wstyd poprosić o pomoc. Kiedyś to fajnie Artur albo Gatka powiedzieli a propos akurat uwalniania demonów, że to nie jest wstyd mieć demona, tylko wstyd chodzić z tym demonem przez życie. Ja to tak pociągnę w temacie terapii. To nie jest wstyd mieć taką potrzebę, widzieć potrzebę skorzystania z pomocy. Wstydem jest mieć pod ręką cały system, wiecie, tutaj nauczań, mieć ludzi, którzy mogą ci pomóc, wiedzieć o tym i po prostu z tego nie korzystać. To jest kicha dopiero, wiecie, nie? Więc to jest to druga sprawa. Trzecia, terapia i konsultacja to właściwie to samo i czym one się właściwie różnią. Tutaj też zauważyłam, że bardzo często, jak ktoś ze mną rozmawiał, mylił te pojęcia, nie do końca rozumiał, czym jest jedno, czym jest drugie, więc też chcę sprecyzować. Konsultacja to jest taka doraźna, jednorazowa pomoc, tak nazwijmy ogólnie. Przychodzisz, powiedzmy, do Artura, masz świetny pomysł na rozwój ewangelizacyjny, tak? Przychodzisz do Artura, konsultujesz ten pomysł. To jest konsultacja. Jest miło, przyjemnie rozmawiać przy kawce. Idziesz do Agatki, bo na przykład jest jakaś kwestia w twoim małżeństwie i potrzebujesz porady w kwestii, powiedzmy, małżeństwa, to jest konsultacja. Natomiast terapia to jest już orka. To jest orka na ogłorze, to jest praca na duszy, na tych elementach, które zostały pokrzywione, które są patologiczne, czyli na całym systemie i myślowym, emocjonalnym, i decyzyjnym. Tam, gdzie były rany, bardzo silne traumy,
gdzie te elementy zostały poburzone albo zbudowane w sposób patologiczny, tam gdzie potrzeba jest pomoc. To jest terapia. I w moim przypadku to było tak, że ja dobrowolnie na tej terapii ściągałam różnego rodzaju plasterki, które miałam na mojej duszy, gdzie były rany, wiecie, bardzo, bardzo takie głębokie, jątrzące się, brudne. I dobrowolnie pozwalałam Arturowi, żeby polewał te rany świętym spirytusem prawdy, bez znieczulenia. Więc taka jest różnica między terapią a konsultacjami. Tak pokrótce oczywiście, tak? Kolejna sprawa. To jest takie podejście na zasadzie, skoro mi nikt nie mówi o tym, że potrzebuje iść na terapię, to znaczy, że nie potrzebuje, to znaczy, że ze mną jest wszystko w porządku. Wiecie, to też do końca jest tak. Bo za mną Artur nie biegał i mi nie mówił, masz pokrzenią na robie, może byś do mnie przyszła, to bym ci tam poprostował trochę w twojej głowie. Za mną nikt z liderów nie biegał, nie krzyczał, że jestem zaburzona. Wiecie, gdzie ja się dowiedziałam, że potrzebuję tej terapii? Sama w komorze przed Bogiem. Po prostu modliłam się i mówiłam, Boże, ja potrzebuję poznać prawdę na swój temat. Duchu Święty, Ty wprowadzasz mnie we wszelką prawdę, więc ja chcę tą prawdę poznać o mnie samej. I on mi zaczął pokazywać. I okazało się, że jak zaczęłam przykładać tą Bożą prawdę do mojego życia, to zaczęłam widzieć bardzo duże odchyły. I wiecie, co następnie zrobiłam? Po prostu zgodziłam się z Bogiem. A już miałam pobudowany pewien system w mojej głowie. Wiecie, kim ja jestem, co ja tam nie znaczę, co ja tam nie robię. I ja musiałam pokornie przyjąć Bożą prawdę i powiedzieć, Boże, okej, czyli nie jest ze mną tak dobrze, jak myślałam. Wiecie, musiałam wyzbyć się, co było dla mnie na początku trudne, takich systemów iluzyjnych na mój temat, wiecie, nie? I dopiero z tego miejsca, kiedy ja zgodziłam się z Bogiem, kiedy zdecydowałam, że ja potrzebuję pomocy, dopiero wtedy zgłosiłam się do Artura i to ja się zgłosiłam do niego. Nikt mnie nie ciągał na tę terapię, nikt mi wcześniej w żaden sposób nie sugerował, że ja potrzebuję. Po prostu ja sama przed Bogiem dowiedziałam się o tym i następnie postąpiłam w ten sposób, że zrobiłam konkretne kroki. Kolejna kwestia jest taka, bo też się z tym spotkałam, nawet rozmawiając tutaj z pewnymi osobami, że pójdę sobie na terapię i teraz Artur odwali za mnie całą robotę, to znaczy on będzie mówić za mnie o mnie, on mi wszystko wysmaruje, w jakim ja jestem miejscu, co ja potrzebuję, zrzucam na niego wszelkiego rodzaju odpowiedzialność za cały przebieg tej terapii, za jego zakończenie. I to jest oczywiście błąd, to nie jest prawda, ponieważ odpowiedzialność leży po twojej stronie, od samego początku do zakończenia tej terapii i dalej. To ty jesteś odpowiedzialny, jak daleko zajdziesz, jak głęboko będziesz brnąć w różne tematy. Od ciebie zależy wszystko, od początku do końca. I to wcale nie było tak, że jak ja przyszłam do tej konsultacji, no do terapii właściwie, to Artur mówił za mnie. To ja musiałam się otworzyć, to ja musiałam mówić o tym, co jest nie tak, co też na początku nie było wcale proste. I kiedy już mówiłam i mówiłam i mówiłam i Artur zbierał pewnego rodzaju materiał, że tak powiem, dopiero wtedy przerywał i mówił mi, jaka jest Boża prawda na to, jakie jest Boże rozwiązanie, jaki jest punkt widzenia. Rzucał mi światło na pewne kwestie, ale dopiero w tym momencie, kiedy najpierw ja musiałam się otworzyć, najpierw ja musiałam, że tak powiem, rozpocząć ten ruch, wiecie, bo z czymś takim się spotykałam na zasadzie, a byłam na konsultacji, no ale my za głęboko nie poszliśmy w temat, no ale to jest odpowiedzialność po twojej stronie. Od samego początku, tak jak mówię, to jakie będzie tempo, to jaka będzie głębia tych rozmów, to wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie, to ty jesteś odpowiedzialny za cały przebieg, nie Artur. Kolejna kwestia. Chodzę na terapię, ale niekoniecznie zgadzam się z tym, co mówi do mnie Artur, niekoniecznie podoba mi się to, jakie mi daje wskazówki i wytyczne, ale zobaczę, co się dalej będzie działo, jak mi się spodoba, to skorzystam, jak mi się nie spodoba, to nie. Od razu ci mówię, że przy takim podejściu nic się nie wydarzy, ponieważ dla mnie punktem wyjścia i kluczem było zaufanie do Artura. Ja od samego początku, kiedy zgłosiłam się na tą terapię, zgodziłam się na jego rozwiązania. Ja uznałam go jako Bożą odpowiedź na moją potrzebę, mojego życia. W związku z tym od razu też brałam jako pewnik to, co będzie do mnie mówił. Ja wiedziałam też, że on doskonale zna moją sytuację, nie od wczoraj pracuje z ludźmi. Ma doświadczenie, też chodzi z Bogiem, więc ja przyjmowałam jego punkt widzenia i to spowodowało takie to podejście, że ja ufam w rozwiązanie, o którym mówi Artur. To po pierwsze dawało mi takie poczucie bezpieczeństwa na tej terapii, wiecie, że ja mogłam się otwierać i mówić dalej, wchodzić głębiej w pewne tematy, trudne dla mnie, bolesne. Z takim też, wiecie, zaufaniem, że Artur mnie nie wyśmieje, nie odrzuci, że nie wysmaruje później na mój temat kazania w niedzielę na przykład, nie?
Z drugiej strony to zaufanie do Artura powodowało właśnie, że ja przyjmowałam to, co do mnie mówił, tak jak do mnie mówił, na zasadach taki amen. Wiecie, ja sobie po prostu skrupulatnie te rzeczy analizowałam, zbierałam, że tak powiem, w mojej głowie, a później robiłam kolejne kroki, nie podważałam tego, jakkolwiek czasami to było dla mnie trudne, bolesne, przerażały mnie pewne kwestie, bo to też nie zawsze było miłe. Natomiast ja wiedziałam, że to jest Boża odpowiedź do mojego życia, że Artur zna się na tym temacie, w związku z tym ja wchodzę w to jak masło i uwalniam też tą wiarę i idę dalej. Kolejna kwestia taka. Wchodzę na terapię i tam sobie słucham. Byłam na dwóch spotkaniach, no i już temat jest załatwiony. To też nie jest tak, wiecie, to jest kwestia twojego zaangażowania, twojej konsekwencji, twojej determinacji. Wiecie, ja miałam podejście takie, że w pewnym sensie to jest moje być albo nie być. Ja do tego podeszłam bardzo poważnie, mi zależało na rezultacie i w pewnym sensie byłam zdesperowana, wiecie. Więc ja nie potraktowałam do tego na zasadzie, pochodzę dwa razy, na pewno temat mam załatwiony, tylko ja brnęłam głęboko i głęboko. Nie wyznaczyłam sobie żadnych ram czasowych, że ja to zrobię na dwóch spotkaniach, na pięciu, w ciągu trzech tygodni, wiecie. Nie chodziło mi o to, jak szybko, tylko chodziło mi o efekt końcowy. Wiedziałam już o tym, że to ja jestem odpowiedzialna, wiedziałam, że ruch jakby należy pierwszy krok do mnie i nie wyznaczyłam sobie żadnego terminu. Podeszłam do tego bardzo skrupulatnie i konsekwentnie i w związku z tym dalej działałam. Bez twojego zaangażowania, tak jak wspomniałam przed chwilą, nic nie będzie. Więc ja pracowałam, ja bardzo poważnie podeszłam do tematu, bardzo profesjonalnie, więc kiedy szłam do Artura z konkretnym tematem i słuchałam tych rozwiązań, to później wiecie, co robiłam. Przychodziłam do Boga i mówiłam: Ojcze, dzisiaj dowiedziałam się o tym i o tamtym. Artur powiedział mi to i to. Duchu Święty, w takim razie pomóż mi teraz wdrażać te rzeczy. Ja biorę twoją odwagę, biorę twoją moc, nie ulegnę lękom różnego rodzaju, będę przybarła do przodu, szła dalej w ten temat, wiecie, więc ja sobie nie odpuszczałam na zasadzie: dobra, kiedyś tam machnę ręką, kiedyś tam ten temat sobie załatwię, kiedyś tam Artur mi powiedział: dobra, wiem co robić, kiedyś do tego wrócę. Nie, ja po takiej konsultacji, takiej terapii, po takim spotkaniu szłam do domu i po prostu ten temat ciągnęłam przez jakiś czas, wiecie. Modliłam się do Boga o to, żeby mi pokazywał głębie danego zagadnienia, które zostało rozgrzebane, że tak powiem, na tym spotkaniu. I tak się działo, wiecie. I ja sama w komorze dowiadywałam się o tym, komu mam przebaczyć, co mam zburzyć, co mam załatwić, wiecie, jaką prawdę mam wdrożyć. I tak naprawdę mogę wam powiedzieć, że największą robotę terapeutyczną to ja wykonałam sama w komorze. Artur był dla mnie wsparciem tym wszystkim, wiecie, on mi dawał pewnego rodzaju kierunek. Natomiast ja, kiedy już do niego przychodziłam na następne spotkanie, przychodziłam trochę jak do szefa z raportem. Wiecie, ja już przychodziłam i mówiłam: Artur, zrobiłam to i tamto, w tym czasie Duch Święty pokazał mi to i to, wdrażam już taką prawdę, już jestem w tym miejscu. I to był nasz punkt wyjścia do tego, żeby rozpocząć kolejny etap tej terapii, już jakby w innej dziedzinie, która gdzieś była po prostu bardzo patologiczna i głęboko poraniona. Więc tak jak mówię, twoje zaangażowanie, twoja determinacja, twoje zaufanie i twoja praca z Duchem Świętym to jest podstawa. Bez tego nie przejdziesz całego procesu, zerwiesz się w połowie, tak jak osoby, które tutaj już próbowały, że tak powiem, bo to jest kwestia też twojego zaangażowania serca, wiecie. Musisz wiedzieć, że ci zależy, bo nikt za ciebie nie wykona tej pracy, nie ma takiej możliwości. I co w związku z tym też jest potrzebne, co jest ważne? Ważne jest właściwe podejście do tematu czasu. Tak jak wspomniałam, ja tego podeszłam bardzo odpowiedzialnie, że nie będę tego rozciągać w nieskończoność, ale chodzi mi też o jakość czasu na terapii z Arturem. Ja, mając świadomość tego, że Artur i Agatka poświęcają nam swoje życie, położyli życie dla Królestwa, to ja podchodziłam do tej godziny czasu tak bardzo poważnie, się w pewnym sensie rozliczałam przed Bogiem później za jakość tego czasu. Ja nie przychodziłam, tam nie było, wiecie, siema, siema, co tam, jakaś głupawka, wiecie, tylko ja przychodziłam jak do szefa w pewnym sensie z konkretnymi rzeczami, z konkretną potrzebą odpowiedzi na to, ponieważ miałam taką świadomość, ja bardzo szanuję czas akurat Agaty i miałam bardzo głęboką świadomość, że zamiast wysłuchiwać przez godzinę tych moich gorzkich żali, bo ja oczywiście zazwyczaj ryczałam na tych spotkaniach, to w tym czasie na przykład Artur może się zrzemnąć albo, nie wiem, z Agatką porozmawiać przez telefon, wiecie, więc to też jest ważne, żebyście mieli tą świadomość w ogóle, po co przychodzicie i czego oczekujecie. I na samo zakończenie chcę powiedzieć jeszcze, że skończenie terapii wcale nie oznacza, że to już jest koniec twojej pracy, tylko tak naprawdę jest to początek.
ponieważ terapia, tak jak wspomniałam, to jest praca na duszy, na tych elementach, które były poburzone, jakieś patologiczne, równo pokrzenione przez diabła. Gdy dopiero wychodzisz tak naprawdę z tych różnego rodzaju dołków i te rany są dopiero zabliźniane, więc wychodzisz z takiego miejsca, z podziemia do poziomu zero, ale tam nic więcej nie masz. Miałeś wcześniej dziurę, a dzisiaj masz tam wykopane i masz założone fundamenty, ale nic poza tym. Więc tutaj tak naprawdę jest dopiero wtedy potrzebna twoja praca, twoja determinacja, twoje zaangażowanie, praktykowanie tego, co się już dowiedziałeś na tej terapii, realizowanie tego krok po kroku, przyjmowanie kolejnych przez Ducha Świętego objawień w tym temacie i rozwijanie się, wiecie. Ja dzisiaj jestem na takim etapie, że różne już elementy zostały pobudowane, niektóre są na różnych procesach, jakby w różnych procesach tej budowy. Natomiast ja wiem, że ja cały czas buduję sobie w swoim tempie, ale ta praca cały czas postępuje, więc ma takie zakończenie, co ja wam mogę powiedzieć. W ogóle nie bójcie się tego, to wcale nie jest straszne, to niesie życie. No i w ogóle, jeśli chodzi o mnie, to mnie doprowadziło do takiego miejsca normalności, więc dzięki.